W dniu dzisiejszym znajdujemy się tutaj w okolicach Jeziora Kuźnickiego. Jezioro, które jest specyficzne, łączy ze sobą trzy powiaty. Powiat wolszyński, powiat nowotomyski oraz powiat grodziski. My uważamy, wychodzimy z takiego założenia, że o bezpieczeństwie nad wodą należy cały czas mówić, o czym świadczą też niejednokrotne wypadki w całej Polsce i na całym świecie. Nad wodą dochodzi do utonięć, do różnego rodzaju tragedii. Dlatego musimy edukować, rozmawiać o tym z dziećmi, żeby uświadamiać jak największą rzeszę tych dzieci, żeby nigdy do tej tragedii nie doszło. Udział w tej akcji biorą dzieci, koloniści, półkoloniści z Grodziska Wielkopolskiego oraz z Ptaszkowa, ale mamy też tutaj zaszczyt gościć harcerzy, którzy są na polu namiotowym. Są to harcerze pochodzący z Dolnego Śląska, także nawet z tak daleko, z daleka przyjechali. Mam tutaj wielką przyjemność przede wszystkim przedstawić nasze służby ratownicze, które z nami tutaj działają. Mamy policjantów z Grodziska, z Wolszyna i z Nowego Tomyśla, także trzy powiaty razem działamy. Mamy służby ratownicze w postaci Straży Pożarnej i z Wolszyna, i z Grodziska Wielkopolskiego, ale też wspomogli nas policjanci z Komisariatu Wodnego z Poznania, którzy przyjechali ze swoim psem Nowofundlandem o imieniu Rambo. Mamy też swojego pieska Kuki, który jest w Grodzisku bardzo znany już. Także wszystkie służby ratownicze na rzecz bezpieczeństwa dzieci, dla dzieci tutaj na Jeziorze Kuźnickim. Jak będą się topić, to jak ja podniosę rękę, to wszyscy krzyczymy ratunku. Dobrze? Przećwiczymy to. Uwaga, patrzą się na mnie. Patrzą się na mnie. Uwaga. Wchodzimy do tej osoby, czy jeżeli ją wyciągnęliśmy, to już przy niej jesteśmy. Halo, co się stało? Słyszy mnie pan? Nie reaguje. Odchylamy głowę do tyłu, sprawdzamy oddech. 7, 8, 9, 10. Nie oddycha, więc przystępujemy do czynności resuscytacyjnych. Czynności resuscytacyjne polegają na ucisku klatki piersiowej i wykonywaniu
sztucznej wentylacji za pomocą metody usta-usta. Jeżeli chodzi o masaż klatki piersiowej, wykonujemy to na środku klatki piersiowej, czyli jest to gdzieś w linii międzysutkowej. Głębokość ucisków jest na głębokości około 1/3 wysokości klatki piersiowej. Robimy to z częstotliwością około 100 razy na minutę. Wygląda to w ten sposób, że przykładamy jedną rękę, przykładamy drugą, wplatamy sobie palce. Ważne jest, żeby ręce nasze były wyprostowane, żeby między rękoma a podłożem był mniej więcej kąt prosty. Wtedy najmniej będziemy się męczyć i uciskamy 30 razy. Jeżeli skończyliśmy masować, przystępujemy do sztucznego oddechu. Jeżeli ta głowa jest przychylona do klatki piersiowej, odchylamy ją, zatykamy nos, odchylamy brodę, swoimi ustami obejmujemy usta poszkodowanego i robimy dwa pełne wdechy. Pozwalamy, aby ten wydech poszkodowany nam zrobił, po czym kolejny przystępujemy do 30 uciśnięć klatki piersiowej. Dobra, ja pozwolę sobie przerwać. Czynności resuscytacyjne są trzy warianty, kiedy możemy je przerwać. Możemy je przerwać, jeżeli już na miejsce przyjedzie pogotowie, czy przyjedzie straż pożarna, czy policja. Oni wtedy przejmą od nas tą osobę poszkodowaną. Drugim wariantem jest, jeżeli u osoby poszkodowanej powrócą funkcje życiowe, czyli jeżeli powróci oddech, powróci akcja serca, wtedy też oczywiście odstępujemy od tych czynności resuscytacyjnych. No i trzeci, najgorszy wariant to jeżeli opadniemy z sił. Myślę, że jeżeli to będzie w miejscu publicznym, gdzieś na plaży, no to jeżeli my już nie damy rady, to ktoś nas zmieni. Dla strażaka za pokaz. Ja się dziękuję. Odwracamy się w drugą stronę, jest piesek Kuki. Popatrzcie co, piesek, stop. Wysoko? Wysoko!